Gracz Derbów Starołubianka otrzymuje piłkę i zagrywa ją w stronę kolegi z drużyny. Podanie zatrzymuje obrońca. Jak widzimy dopiero na stopklatce, futbolówka odbiła się od klatki piersiowej broniącego, a nie od ręki, więc mimo protestów zawodników nie należy odgwizdać tu przewinienia. W dalszej części gracz Iskry Krajinka nieostrożnie fauluje przeciwnika. Faulujący zachował się tylko nieuważnie, przez co indywidualnie nie możemy ukarać gracza. Zapraszamy do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z najświeższymi analizami.